Nowe rondo powstanie w Kolnie. Obiekt zbudowany został w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647, zastępując obecnie funkcjonujące skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja, Króla Jana III Sobieskiego i Armii Krajowej. Łączny koszt przedsięwzięcia to blisko 12 milionów złotych. Umowę z wykonawcą na realizację inwestycji podpisali wicemarszałek Marek Olbryś oraz Mariusz Nachajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ruch okrężny ma być alternatywą dla skrzyżowania trzech dróg – miejskich, powiatowej i wojewódzkiej. To będzie szybka inwestycja, krótka inwestycja, ale bardzo potrzebna i mieszkańcy na pewno będą brali to pod uwagę, że będzie, tak jak w każdym remoncie, że jest trudno w czasie remontu, ale po remoncie będzie to świetnie służyło mieszkańcom i myślę, że ta inwestycja ułatwi życie dla Kolna, bo tak naprawdę zostanie jeszcze jeden element infrastrukturalny w Kolnie, obwodnica Kolna, na którym również pracujemy i myślę, że po wykonaniu tych dwóch inwestycji Kolno odetchnie i będzie bardzo dobrze skomunikowane z resztą świata. Inwestycja ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakość jazdy kierowców. Ukształtowanie tego terenu jest bardzo trudne, jest rondo bardzo mocno wyniesione, a do tego odwodnienie tego punktu miasta, bo to jest drugi newralgiczny punkt po drodze krajowej. Tam następuje zbiór wszystkich ulic, które są połączone na wschodzie Kolna i ten punkt był bardzo małodrożny. Tam dochodziło bardzo często do zalewania posesji, szczególnie na ulicy Krupki. Prawie corocznie po kilkanaście, kilkadziesiąt interwencji naszej Ochotniczej Straży Pożarnej Zawodowej, a nieraz i wspomagane jednostki były z terenu gminy. Mam nadzieję i wierzę w to, bo widziałem ten projekt, uczestniczyliśmy, bo ponosiliśmy koszty również tego projektu, że ten projekt rozwiąże te wszystkie problemy, bo przekrój kanałów kanalizacji deszczowej jest ogromny. Takiego jeszcze w mieście nie mamy, sięgający 2000 mm, czyli 2 metrów tak naprawdę. Tam będzie też przeprowadzony kolektor w kierunku naszej rzeki Ładnej. Będzie to skrzyżowanie nowoczesne. Jeśli porównamy to do bramy wjazdowej, to będzie taka brama wjazdowa i wyjazdowa dla mieszkańców gminy Stawiski i gminy Grabowo, a jednocześnie będzie łącznik drogi 61 krajowej z drogą 63, czyli bardzo ważne komunikacyjne rozwiązanie, ważne dla mieszkańców, które na pewno poprawi bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku drogi. Zewnętrzna średnica czterowlotowego ronda ma mieć 38 metrów, wyspy środkowej 20 metrów. Szerokość jezdni ronda planowana jest na 5,5 metra. Na rondzie mają się znaleźć również urządzenia podczyszczające oraz separatory substancji ropopochodnych z osadnikami części mineralnych. Znajdzie się tam również żelbetonowy kanał deszczowy. Trudna inwestycja ze względu na skomunikowanie kilku dróg, drogi powiatowej, gminnej i dwóch zjazdów, skrzyżowań również z dróg gminnych. 12 miesięcy czas wykonania bez okresów zimowych, czyli zaplanowany w umowie okres to do 16 czerwca 2023 roku. Na razie na miejscu nowego obiektu funkcjonuje prowizoryczne rondo. Ma zostać zamknięte w przyszłym roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2023 roku.